Oglądy i osądy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Opole ma budżet obywatelski od kiedy? E, od 2015 roku. Czyli... Budżet obywatelski na 2016 rok. Czyli teraz mielibyśmy edycję trzecią tak. bodaj, tak? jaka to jest kwota w tej chwili? W tej chwili to jest 2,5 miliona złotych do rozdysponowania na potrzeby mieszkańców. Kwota się zmienia. Początkowo była mniejsza. Była mniejsza, aczkolwiek jaka będzie w tym roku kwota, no to dowiemy się dopiero, jaką decyzję podejmie prezydent, ponieważ kwota jest podjęta zarządzeniem przez prezydenta. Ale mówi pani jeszcze o tegorocznym budżecie, tak? Tak, startujemy i, i zobaczymy, jaka, z jaką kwotą. Mm, czy to, że Opole się powiększyło, ma jakiś wpływ na budżet obywatelski? Tak, decyzją prezydenta miasta Opola. Yy, jakby ruszy taka y, dodatkowa edycja budżetu obywatelskiego, ruszona już y, w lutym, y, z kwotą 500 tysięcy złotych do rozdysponowania na pomysły mieszkańców y, y, z Nowego Opola. Dodatkowe 500 tysięcy do tych 2,5 miliona? Dokładnie tak. A te 2,5 miliona już zostało podzielone? Y, ale podzielone na co? Na, na, na zadania. Czy, czy to też się będzie działo w tym roku jeszcze? Do tak, oczywiście ruszamy normalnie z kolejną edycją budżetu obywatelskiego y, dla Opola, ale mówię, no kwota jeszcze nie jest znana. Mm, a co zostanie tak. zrobione w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego? Tu widzę, że pani ma listę zadań różnych. Tak. Y, po, y, po głosowaniu na zadania wygrało jedno duże zadanie. I wygrało pięć mniejszych zadań do 100 tysięcy złotych. Jednak ze względu na to, iż zostały środki z dużego zadania, decyzją również pana prezydenta powiększono tą ilość mniejszych zadań do 12. Tak I, zwana lista rezerwowa. Dokładnie zadziałała. tak. No są przeróżne zadania. No zaczniemy od tego wielkiego, od, dużego. Budowa sztucznego, pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem. No rewelacyjne. Rewelacyjna sprawa. Mieszkańcy zgłosili taką potrzebę. Yy, udało im się zebrać dużą ilość głosów, prawie 4000 głosów, więc. W którym miejscu? U -u. Proszę nam przypomnieć. Wie pan co nawet? Nie wiem dokładnie. Dobrze, to sprawdzę. Sp sprawdzę. Sprawdzimy jasne, później, jasne, tak. jasne. A te mniejsze zadania? A te mniejsze, na przykład zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska, budowa kolorowego centrum rekreacji przy publicznej szkole podstawowej. Jest miękkie też zadanie, bo zdrowie jest najważniejsze. Zgłosiły je mamy z Opola. Także, stowarzyszenie, tak, Stowarzyszenie, dokładnie tak. Będą w ramach tego badania, w ramach tego zadania będą badane dzieci. Taka akcja przeciw y, działania nowotworom, tak? Żeby wczesnego wykrywania nowotworów. Także powiem panu, że tak jak y, spoglądam na te zadania, to y, nasi mieszkańcy są bardzo aktywni fizycznie. Większość jest takich y, zadań właśnie dotyczących, chcą ludzie mieć miejsce do odpoczynku, do, do spotkań, zewnątrz, dokładnie tak, y, te takie siłownie, na zewnątrz, na dworze, bardzo popularna sprawa, i, i ludzie chętnie głosują, chcą mieć taką siłownię u siebie na dzielnicy. Także bardzo fajna inicjatywa. W ogóle. Wspomniała Pani o tym, że te 4000 głosów na to jedno duże zadanie. Jak duże jest zainteresowanie takim budżetem obywatelskim? Jak dużo osób bierze udział w głosowaniu? Y, powiem Panu tak że y, na budżet obywatelski ten tą edycję, y, która teraz y, się ukończyła, liczba oddanych głosów to była 27 tysięcy prawie. To jest duża ilość z roku na rok y, przybywa chętnych. No to jest dla mieszkańców Opola tak, tak naprawdę. Tak. Ludzie widzą, y, że jest realizacja tych zadań, że to nie są y, puste słowa, jakieś obietnice i są zachęcani przez sąsiadów, zróbmy teraz może u nas coś, zdecydujmy się co nam potrzebne. Tutaj przysłowiowa dziura w chodniku, tutaj chętnie jakaś siłownia i, i widzą ludzie sens w tym i widzą, że to jest faktycznie robione. I tu się chyba nakładają różne programy, bo oprócz budżetu obywatelskiego mamy też budżety rad dzielnic. Tak. które też mogą samodzielnie robić różne projekty. Tak, dokładnie i teraz w związku z tym właśnie nowym dużym Opolem mam nadzieję, że mieszkańcy Nowego Opola też się zaangażują społecznie właśnie też w Rady Dzielnic i w działalność budżetu. To jest 12 sołectw. Czy to znaczy, że będzie 12 nowych dzielnic? Czy to one będą jakoś inaczej podzielone? Czy już to wiemy? Z zobaczymy. Ruszają niedługo konsultacje w sprawie podziału, w sprawie tych nowych sołectw zobaczymy, jak zadecydują mieszkańcy. Może ktoś nie będzie chciał mieć dzielnicy w swoim otoczeniu, w swojej dzielnicy yy, miasta, tak? Czyli jest możliwa taka opcja, że one zostaną połączone po prostu, tak? W jakieś większe dzielnice. Wszystko się okaże po konsultacjach. A kiedy konsultacje ruszą? No już, już na dniach ruszą konsultacje, także przygotowane są odpowiednie dokumenty i konsultacje ruszą. I to będą konsultacje, nie referendum, jak rozumiem, konsultacje nie, nie, nie. takie klasyczne, takie jak to się odbywa przy okazji no, innych zadań, tak? Tak, tutaj będą na pewno spotkania z mieszkańcami, możliwość wypowiedzenia się w inny sposób. Jest katalog możliwości tych działań podejmowanych w ramach konsultacji i z tego będziemy korzystać. Także wszystko jest na etapie przygotowania. No i teraz tylko pytanie, czy ludzie będą chcieli wziąć udział w konsultacjach, bo tam jednak jest duża grupa ludzi niezadowolonych z tej decyzji rządowej i tu istnieje chyba takie ryzyko, że będą zbojkotowane konsultacje, przynajmniej w niektórych sołectwach. Zobaczy... Dawnych sołectwach zobaczymy dzisiaj, jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że zachęcimy ludzi chociażby do wzięcia udziału i yy, moim zdaniem ważne jest, yy, że działamy nie dla siebie, tylko dla Małego naszego lokalnego środowiska. To powinniśmy brać pod uwagę. Będziemy na pewno śledzili te działania. Naszym gościem była dzisiaj Marzena Sedlaczek, zastępca naczelnika centrum. centrum Dialogu Obywatelskiego. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Poglądy i osądy.